Historia, jaką usłyszeliśmy w trakcie ostatniej konferencji prasowej, jest dosyć nietuzinkowa. Pracujący w szkole podstawowej numer 2, Mateusz Wojtaszczyk, kilka miesięcy temu podjął się remontu starego zabytkowego zegara. Na własną rękę naprawił go i dzisiaj zegar z 1820 roku znów odmierza czas w szkole podstawowej numer 2. Zacząłem tam pracować i zajmuję się starymi zegarami. No, chciałem, żeby ten zegar ożył. Tyle lat stał unieruchomiony i go naprawiłem po prostu. Co ciekawe, Mateusz Wojtaszczyk pracował nad zabytkiem często po godzinach pracy. I na jego naprawę ze szkolnego budżetu nie wydał nawet złotówki. Choć mogło być inaczej. Firma, która pierwszy raz przyjechała i oglądała ten zegar, stwierdziła, że zegar jest zepsuty, wymaga wielu prac takich specjalistycznych, wymiany wielu części zegara, stąd tak wysoki koszt naprawy. No, nie byłam w stanie ani ja, ani tutaj miasto jakby udźwignąć ciężar finansowy. A jak na koniec okazało się tutaj dzięki panu Mateuszowi, zegar nie był zepsuty, tylko był po prostu bardzo mocno zanieczyszczony. Wstępna wycena przedłożona przez wspomnianą firmę opiewała na kwotę 22 tysięcy złotych. Tym bardziej to, co pracownik szkoły podstawowej numer 2 zrobił, zasługiwało na wyróżnienie. Stąd konferencja prasowa, prezent i gratulacje z rąk władz naszego miasta. To, co mnie w tym najbardziej cieszy, no to w 90% mając kontakt z wieloma ludźmi pracującymi, wykonującymi swoją pracę, no i dobrze, no ludzie wykonują to, co do nich należy w czasie, który na ogół jest limitowany. Natomiast taka sytuacja, żeby pracownik sam znalazł sobie wyzwanie ważne dla szkoły, dla miasta, zrobił to w własnym zakresie, to naprawdę buduje. Niewykluczone, że o Mateuszu Wojtaszczyku jeszcze usłyszymy. Jak dowiedzieliśmy się w trakcie konferencji, podejmuje już kolejne wyzwania w szkole podstawowej numer 2.